ślicznie i serdecznie na 9 już urodzinach Centerka. Brawo! Brawo! Witamy wszystkich gości, wolontariuszy, którzy są bohaterami dzisiejszego wieczoru, ale również wszystkich, którzy ten wolontariat z nami tworzą, wszystkich naszych przyjaciół, partnerów. Dziękujemy, że przybyliście i mam nadzieję, że dzisiaj w takim kameralnym gronie, troszeczkę innym niż na gali, spędzimy miło ten czas. No i o co chodzi z tą sztuką? Dlaczego wolontariat to sztuka? Myślę, że każdy z Was wie, że to jest sztuka wygospodarować trochę swojego cennego czasu i dać ten czas i tą cząstkę siebie innym. I sztuką jest to, że mogę już tyle lat wytrzymać z tyloma kobietami w jednym biurze. Gdzie w tym roku działaliśmy? Wsparliśmy wiele działań, inicjatyw. Realizowaliśmy działania, które były akcyjne, jednorazowe, ale też takie, które powtarzały się lub były realizowane w jakimś cyklu. I tutaj takie placówki, z którymi współpracowaliśmy w zeszłym roku systematycznie, to na przykład Oratorium Świętego Jana Bosko. Piąty Dom Pomocy Społecznej to już jest taka placówka, z którą współpracujemy od samego początku, nawet wcześniej niż powstało Centerko. Klub Dąbrowa, Centrum Kultury Młodych. To też nasza placówka, taka jedna z pierwszych. Przepraszam, jak Mariusz opowiada, tak, na przykład jakiś ruch, prawda, że wygrzebujemy, wyrzucamy śmieci i zastanawiam się, jak to jest. Boże, ześlij nam środki. Centrum Opus i Stowarzyszenie Pomoc, tutaj mniej więcej tyle samo działań zrealizowaliśmy. Stowarzyszenie Pomoc, gdzie się mieścimy, która jest naszą macierzystą placówką, wystąpiliśmy w tamtym roku w spektaklu organizowanym przez Szkołę Project Salsa, Muzyczne Perły. Przygotowaliśmy taki mini układ w Sruboliut, senioralia właśnie, punkt dla Łodzi, maraton, bańki w Aleksandrowie puszczaliśmy, także sporo działań, które miło wspominam z Błęską Bogu. Możemy oficjalnie, no to ty ogłosz. Możemy oficjalnie ogłosić, że dostaliśmy dofinansowanie na prowadzenie Łódzkiego Centrum Wolontariatu, czyli na taką pulę, która nam pozwoli realizować działania dedykowane mieszkańcom Łodzi. Dla koordynatorów, dla wolontariuszy będziemy mogli szkolić, będziemy mogli aktualizować oferty i będziemy przede wszystkim dyspozycyjni dla nich. Bo to jest bardzo ważne. W moim życiu wiele się zmieniło. Przede wszystkim filmność tu wstawaj i walcz. Także życie to walka, że życie polega na walce. Powiem Wam szczerze, że moje przemyślenia dzisiaj są takie, że wcale życie nie polega na walce, tylko właśnie na spokoju, na spoczynku i właśnie do tego powinniśmy dążyć, a to mi tak naprawdę pokazał Bóg. To był bardzo, bardzo ciężki czas na początku i czułem się jak osoba, która kompletnie przegrała swoje życie. Uparcie i skrycie, och życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. W każdą pogodę potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Chcielibyśmy w tym momencie podziękować naszym tegorocznym partnerom. Niech żyje nam, 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 niech żyje